wolność, własność, sprawiedliwość, wolność, własność, sprawiedliwość. Protest dotyczyć ma przede wszystkim sytuacji gospodarczej miasta. Miasto nie jest miastem rozwojowym. Miasto, które zamiast robić krok do przodu, robi kroki do tyłu, uwstecznia się, jest potwornie zadłużane. Nie ma żadnych śladów na to, żeby można było powiedzieć, tak, idziemy do przodu. Mówi nam się, że jesteśmy miastem turystycznym. Niemniej jednak proszę zapytać szarego Grudziądzanina, przeciętnego Grudziądzanina Kowalskiego, czy kojarzy miasto Grudziądz z miastem turystycznym? Niestety tak nie jest. Można się zapytać pobliskiej miejscowości, czy tak jest? Nie jest. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do akcji protestacyjnej przeciwko władzom miejskim, którzy... Wolność, własność, sprawiedliwość! Wolność, własność, sprawiedliwość! Co sądzisz o hasłach, które tutaj są wykrzykiwane? No, ja całkowicie nie zgadzam się z Kongresem Nowej Prawicy. Uważam, że gospodarka powinna być mieszana, a więc częściowo wolnorynkowa, a częściowo powinien być zachowany interwencjonizm państwowy, ponieważ jeżeli całkowicie zostaną obniżone podatki lub całkowicie zlikwidowane, wówczas państwo polskie przestanie po prostu funkcjonować, tak? Bo owszem, można powiedzieć, że niektórzy ludzie zaoszczędzą pieniądze, ale jeżeli chodzi o szkołę, o wojsko... Miasto, które ma duży potencjał, które może być miastem rozwojowym, turystycznym, przemysłowym, w jakiejkolwiek kategorii. Wystarczy coś w tym kierunku zrobić i pozwolić działać. Utrudnia się życie mieszkańcom, przedsiębiorcom. W związku z tym w dniu dzisiejszym Kongres Nowej Prawicy chce przeciw temu zaprotestować stanowczo. Wczoraj moja spodziewa z Bruksela, niepodległość nam zabiera. Wczoraj moja schodzi już Bruksela, niepodległość nam zabiera. Dla ojca i matki niskie podatki, dla ojca i matki niskie podatki, dla ojca i matki. Tutaj są takie różne działania prowadzone, promocyjne, powiedzmy to hasz gru, które miało tutaj troszeczkę Grudziądza zmobilizować i że tak powiem, taką markę stworzyć Grudziądzan i pójść z przekazem gdzieś tam dalej. Przede wszystkim miasto Grudziądz nie potrzebuje żadnych marek. Na dzień dzisiejszy to miasto wspiera i finansuje markę HashGru, a założenie było odwrotne, więc gdzie tu jest sens, a gdzie logika, ja jej nie widzę. To, że będzie troszeczkę szybciej tramwaj jeździł, nie spowoduje to, że będzie większy komfort mieszkańców, że będzie im się lepiej żyło. Nie na tym rzecz polega. Aby miasto mogło się rozwijać, należy ściągnąć tutaj przede wszystkim inwestorów. A ich po prostu nie ma, ale nie ma nie dlatego, że oni nie chcą tu wejść, tylko że nie stwarza im się po prostu tego warunku. Nie podoba się tutaj panom stan, jaki jest obecnie. Mówią, że jest za dużo remontów, za dużo różnego typu inwestycji, że ich nie ma. Nam się też nie podobają te remonty. Jest bardzo utrudniona, tutaj życie jest utrudnione mieszkańcom. Są za odwołaniem prezydenta Roberta Malinowskiego. Znaczy nie chcą, żeby na kolejną kadencję został wybrany. Takie są ich tu hasła i postulaty. Jeszcze nie myślałam o tym, na kogo będę głosować, czy będę za panem Malinowskim, czy nie. Nie wypowiadam się na ten temat jeszcze. A co sądzisz o hasłach tutaj miejskich, że prezydent musi odejść? No tutaj ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć. Uważam, że to jest robione pod wybory samorządowe i dlatego, żeby po prostu Kongres Nowej Prawicy tutaj w Grudziądzu... Sprawiedliwość! Wolność! Własność! Sprawiedliwość! Wolność! Własność! Sprawiedliwość! Jakie są konkretne zarzuty państwa w stosunku do samorządu? Jakieś takie konkrety, twarde, których trudno, z którymi można polemizować na takim szczeblu, powiedzmy, w dyskusji jakiejś na przykład? Na pewno są to podstawy ekonomiczne. Przede wszystkim brak, właściwie nie brak, kompletne zadłużenie miasta. To jest podstawa. Z drugiej strony, nie ma konkretnego sprecyzowania, dokąd to miasto ma zmierzać, jaki ma mieć charakter. Czy to ma być miasto turystyczne, czy to ma być miasto, nie wiem, handlowe. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej precyzyjności i nie potrafimy określić, jakiego typu to jest miasto. Minęło już 8 lat i uważam, że przez 8 lat można było to już wypracować, stworzyć i tą koncepcją już iść. Jeżeli taka koncepcja byłaby logiczna, uważam, że jako Kongres Nowej Prawicy poparlibyśmy takie działania, bo nam nie zależy na tym, żeby demonizować i mówić o tym, że coś jest B i F, tylko tak dla zasady, tylko o tym, żeby wspierać dobre rzeczy, które powodują rozwój miasta, rozwój przedsiębiorczości i przede wszystkim bogactwo mieszkańców. Chcemy, aby Grudziądz się obudził,
ale nie z ręką w nocniku, tylko z ręką chwalącą, która będzie się mogła cieszyć rozwojem naszego miasta. Oto protestujemy, żeby tak było w przyszłości. Jedno działanie, jeden statek nic nie zmieni. Z drugiej strony, brak lokalu, chociażby tawerny, nie ma. Jeżeli chodzi o hotel, nie spełnia norm podstawowych hotelu trzygwiazdkowego. Czy to jest przypadek? Mam wrażenie, że nie. Jeżeli brakuje 10-15 cm do spełnienia normy, to coś tu jest nie tak. W związku z tym protestujemy przeciwko tym nieudolnym rządom pana Malinowskiego. Tutaj też słyszałem nie tylko takie tutaj typowo miejskie, ale też takie no, o szerszym zasięgu, już bardziej chyba przedwyborczo, nie samorządowe, a sejmowe. Tak, oczywiście chcemy całkowitej likwidacji podatku dochodowego, który jest największym złem w tym kraju. Nie powoduje, że ludzie się bogacą i tworzą kapitał. Kapitał się bierze między innymi z oszczędzania, tak? Każdy kapitalista panu powie, że żeby móc wydać, najpierw trzeba zaoszczędzić, a w naszym mieście, w naszym kraju robi się odwrotnie. Najpierw się wydaje, a później mówi się o oszczędzaniu. A to nie tędy droga. Rentujące torowisko. Torowisko to powoduje ten remont, że wiele przedsiębiorców grudziąckich musi niestety likwidować swoje działalności, uciekać z ulicy Wybickiego, Legionów. Powodujemy to, że znikają kolejne miejsca pracy, gdzie Grudziądz jest pod tym względem jedną z czołowych miejsc od negatywnej strony. Musi odejść Malinowski! Musi odejść Malinowski! Musi odejść! Za kratki! Znaczy mi o władzę w Ratuszu nie chodzi o zmianę, mi chodzi o zmianę w ogóle systemu całego, bo to co się w tej chwili dzieje po prostu to jest no... Nie mieści się w niektórych po prostu głowach. Także są postulaty, likwidacja PIT-u, CIT-u, różnych innych podatków, uproszczenie. Po prostu my wszędzie, bo właśnie podatki. Nawet do kibla pójdziemy za przeproszeniem się załatwić, to też płacimy w tym podatek, bo taka prawda. A już nie mówię o innych rzeczach, nie? Bo nie jestem ekonomistą, ale wiem, że w każdym towarze to tych podatków jest co najmniej z 5 czy 6, nie? Nawet nie wiem, które. Czyli podobają się panu te hasła? Nie podobają, oczywiście. Ale te hasła czy panu się podobają? Głoszone przez protestantów? No oczywiście, jak najbardziej. Popieram po prostu, nie? Tylko jaka to jest organizacja, by się wiedzieć, to będę na niej głosował, jeśli będą chcieli do Sejmu... Kongres Nowej Prawicy. Kongres Nowej Prawicy. Aha, czyli Konwin Mikke. To już wiem, o co chodzi. Dobra, dziękuję bardzo. Malinowski musi odejść. Malinowski. Musi odejść! Malinowski! Musi odejść! Mówiliście, że to nie jest jedyny protest. To teraz co tydzień, rozumiem? Taka, czy co miesiąc? Co tydzień na pewno nie, chociaż i taki pomysł był. Ale każdy ma też swoje prywatne obowiązki, czy zawodowe, czy osobiste. Następne spotkanie, następną akcję protestacyjną mamy zaplanowaną na 5 września na godzinę 17.30. Chcemy zrobić to w godzinach popołudniowych. Dzisiaj o godzinie 12 z tego względu, że raz chcemy zaprotestować w godzinach wczesno popołudniowych. No właśnie, frekwencja jest taka, no powiedzmy taka sobie. A chociaż jak na pierwszy protest od wielu lat, no to trudno, czy liczycie, że to się jakoś tak rozejdzie, tak? Przede wszystkim proszę zauważyć, że kropla drąży skałę. To jest pierwsza rzecz. Nie chodzi tu o to, żeby było między innymi dużo ludzi, chociaż fajnie by było, tak? Gdyby większość mieszkańców się wypowiedziała i pokazała swój czy protest przeciwko działaniom, czy cokolwiek innego, jakiekolwiek wypowiedzenie zdania. Mieszkańcy naszego miasta są już zdegustowani tym, co się dzieje, są zniechęceni i w związku z tym nie chcą już jakiejkolwiek akcji protestacyjnych, nie chcą niczego, po prostu nie wierzą w nic. Do tego doprowadziły władze miejskie i choć nie tylko, bo i władze krajowe, które spowodowały, że ludziom się odechciewa walczyć o swoje prawa tak naprawdę, tak?